uczelnia od swojego powstania nie przeprowadziła w zasadzie żadnej większej inwestycji, nie mieliśmy ani na to środków, przeciwnie, potrzebowaliśmy pieniędzy na wyremontowanie, na doprowadzenie do odpowiedniego stanu tego obiektu, którym tutaj jesteśmy, tego byłego liceum medycznego, popularnego medyka w Koszalinie. Wiele prac zrobiła tutaj pani obecna kanclerz uczelni Beata Koronkiewicz, kiedy była dyrektorem Zespołu Kolegiów Nauczycielskich, tutaj w ramach dobrej współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego. Naprawdę wyremontowaliśmy ten obiekt, można powiedzieć, choć na miejscu najwięcej tutaj pracowała pani Koronkiewicz. I teraz nadszedł czas na rozbudowę uczelni. Bardzo potrzebujemy sali gimnastycznej, potrzebujemy auli. Państwo uczestniczą w różnego rodzaju uroczystościach, jakie się odbywają u nas. Nie mamy auli. Spotykamy się w sali gimnastycznej zbudowanej w 1968 roku, która na dobrą sprawę nie spełnia warunków, żeby rozgrywać tam jakiekolwiek mecze, ponieważ, czy inne turnieje sportowe, ponieważ nie ma odpowiednich wymiarów. Prowadzimy kierunki jeszcze takie jak fizjoterapia, jak ratownictwo medyczne, nawet pielęgniarstwo, gdzie ćwiczenia fizyczne, gdzie sprawność fizyczna jest bardzo potrzebna, gdzie potrzebne są również przestrzenie do specjalnych ćwiczeń związanych właśnie z tymi zawodami. Natomiast aula, o której mówimy, bo to jest druga część tej inwestycji, to jest miejsce, gdzie chcielibyśmy, żeby odbywały się konferencje, spotkania, wykłady. Nie mamy takiej sali, bardzo ten brak nam doskwiera i bardzo się cieszymy, że po, jak to pan marszałek powiedział, że nadejszła ta historyczna chwila, ponieważ rzeczywiście po wielu staraniach, latach starań udało się uzyskać te środki. Tydzień temu odwiedzał nas tutaj również marszałek Geblewicz. Mówiliśmy o wielu inwestycjach, które się rozpoczynają w Koszalinie i niektóre też się finalizują. Ale to jest taki czas, gdzie finalizujemy rzeczy, które patrząc z perspektywy czasu, wtedy myśleliśmy, że się nie zdarzą w ogóle, bo to były tak trudne inwestycje do zorganizowania, do tego, żeby tak to wszystko przeprowadzić, żeby do tego momentu podpisania umowy, żeby w ogóle doszło. Mówię oczywiście o tej drodze 24, też hospicjum nie miało finansowania, wiele innych inwestycji, które teraz jakby już trwają albo nawet już się zakończyły. I ta inwestycja, która za chwilę się rozpocznie, mam nadzieję, że po przetargach uda się zmieścić w tych kwotach, też była taką, która w zasadzie nie miała finansowania i możliwości nawet aplikowania, bo PWZ-ki były wykluczone z tych komponentów centralnych krajowych i u nas też w Regionalnym Programie Operacyjnym nie było jakby miejsca dla Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych. Musieliśmy bardzo wiele rzeczy pozmieniać, aby dostosować, można nagiąć rzeczywistość do tych potrzeb, które tutaj, ale również i w Wałczu, bo w Wałczu też ubiegał się środki, też te środki zostały tam przyznane. I tak to udało się wszystko zrobić, że dzisiaj ta umowa jest. I to naprawdę było bardzo trudne zadanie. Tak naprawdę wykraczające jeszcze nie tylko poza tą kadencję, która się zakończyła, ale chyba jeszcze wcześniej, bo te plany rozpoczęły się jeszcze wcześniej, wiele lat temu i dzisiaj jesteśmy w tym miejscu, w którym naprawdę marzyliśmy, żeby się znaleźć. Mówiliśmy o tym przecież chyba na każdej inauguracji roku akademickiego tutaj w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. I ta inauguracja teraz w październiku, w końcu chyba już, nie wiem gdzie pan rektor ją zrobi, ale... No jeszcze w tej sali, jeszcze w tej sali, bo nie zdążymy. No chyba, że to już będzie jeden wielki plac budowy. I tak jak to pan rektor, budowy zrobimy. I tak jak to pan rektor kiedyś powiedział, horror inwestycyjny, bo już się jeden tutaj przeżył, będzie trwał, mam nadzieję. Dzisiaj to dofinansowanie to jest 11 milionów z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego plus 2 miliony wkładu własnego, który pokrywa ministerstwo. Także cieszę się bardzo, że ta inwestycja ruszy, że jakby można powiedzieć, że domkniemy ten proces modernizacji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej i przecież obok monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej, które też już tutaj funkcjonuje, ta sala gimnastyczna i aula dopełnią tego dzieła i naprawdę już to będzie taka szkoła z prawdziwego zdarzenia na miarę czasów miasta i naszego regionu. Ten montaż wcale nie był łatwy finansowo, ponieważ no, koszty zostały wyliczone i trzeba było to w całości ułożyć. Więc dofinansowanie tutaj w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego to jest 11 milionów 68 191 zł, Uzyskaliśmy również wsparcie tutaj z budżetu państwa, ubiegaliśmy się o pomoc w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego i tę pomoc uzyskaliśmy w kwocie 1 302 000. Natomiast brakująca kwota to będzie również wkład samorządów, to jest samorządu miejskiego i samorządu wojewódzkiego, które uznały, że nasza uczelnia odgrywa tak ważną rolę, że warto jej pomóc. Proszę Państwa, chcielibyśmy jak najszybciej przystąpić do ogłoszenia przetargu. Wszyscy wiemy, jaka jest sytuacja na rynku budowlanym. Tutaj Pan Marszałek już powiedział, że ma nadzieję, że zmieścimy się w tej kwocie. Nasza sytuacja jest o tyle trudna, że no nie mamy specjalnie środków na to, żeby ewentualnie zwiększać, więc liczymy na to, że te przetargi zakończą się jesienią i rozpoczniemy już jesienią, bo już są przewidziane tutaj środki na ten czas, a myślę, że główna budowa naprawdę powinna trwać w roku 2020, no i w zasadzie zakończyć się w 2021 roku. Tak to mniej więcej rozkładamy. Czy to uda się zrealizować? Wszystko będzie zależało od tego, jak szybko uda się nam sfinalizować przetarg.